Dzień dobry, witamy z powrotem. Teraz zajmiemy się trzecią częścią naszej dyskusji o operacji Market Garden. Zaczęliśmy od omówienia postaci generała Sosabowskiego, polskiej brygady spadochronowej oraz życia generała i majora Sosabowskich. W części trzeciej zajmiemy się wkładem Polaków w operację Market Garden. Jest to historia bohaterstwa ale też smutna historia, historia niesprawiedliwości, która nie została naprawiona. Nie mogę Wam wiele powiedzieć o tych zdjęciach. Po prostu przedstawiają Polaków wykonujących swoje obowiązki. Wielu Polakom, którzy nierzadko byli bardzo młodzi, 18-, 19-20-letnim, cały czas mówiono, że wezmą udział w wyzwoleniu Warszawy. Byli gotowi przelać krew, by wyzwolić swoją ojczyznę. W ostatniej chwili powiedziano im, że trafią do Holandii. Ale wiecie co? Oni to i tak zrobili. Uważali, że i tak walczą z nazistowskim reżimem, więc mogą to zrobić. Byli wyszkolonymi spadochroniarzami. Tutaj widzimy oficerów w 1944 roku. Polacy mieli wyruszyć po jednym dniu, maksymalnie kilku dniach. Jednak pojawiła się mgła i spowodowała duże opóźnienie w wylocie Polaków. Wspominałem Wam o niesamowitej scenie w filmie O Jeden Most Za Daleko, w której Demholm Elliot mówi: Tam gła się przemieszcza. Na co generał Sosabowski, oczywiście, że się rusza. On po prostu chciał jak najszybciej dołączyć do walki, a nie siedzieć i pić herbatę w Peterborough. Część ekwipunku zrzucono z szybowców Piątego Dnia Bitwy. Po trzech dniach oczekiwania, Piątego Dnia główna część Polaków dołączyła do bitwy. Pięć dni po pierwszych zrzutach spadochronowych. Nie było już więc żadnego elementu zaskoczenia. Niemcy spodziewali się ich. Tutaj widzimy Polaków w szeregu przed samolotem Dakota. Tu jest generał. Z przodu ma swój ekwipunek, a na plecach spadochron. Miał 52 lata. Widzimy go tutaj rozmawiającego z Ryszardem Małaszkiewiczem na krótko przed wylotem do Holandii. To są zdjęcia Polaków startujących z Peterborough. Powiedziano mi, że to zdjęcie przedstawia generała Sosabowskiego. Chciałbym myśleć, że właśnie tak jest, ale może to być również ktoś inny. To właśnie robili. Wyskakiwali z pokładu samolotów. Ten obrazek przedstawia spodziewany plan lądowania Polaków w Driel. Jeśli odwiedzicie Driel, zobaczycie, że znajduje się tam pomnik upamiętniający Polaków i ulica nazwana imieniem generała Sosabowskiego. Mieli za zadanie przeprawić się w gumowych pontonach przez rzekę na wzgórza pod Westerbuing i wesprzeć oddziały Arkharta pod Osterbeck. Zdjęcia wykonane aparatem zwykle zmniejszają. Oznacza to, że dają wrażenie, że teren jest niższy niż jest w rzeczywistości. Wzgórza w Western Boeing są całkiem spore oraz są położone po jednej stronie rzeki, podczas gdy Polacy wylądowali na drugiej stronie, na tych polach. Niemcy zajmowali wzgórza Western Boeing, więc Polacy stanowili łatwy cel dla ich karabinów maszynowych. Tu jest miejsce lądowania. A tam jest Western Boeing, który jest wyżej niż się wydaje. A to jest widok, jaki mieli Niemcy na miejsce lądowania Polaków. Tysiące Polaków wylądowało po tej stronie rzeki i mieli za zadanie przedostać się na północny brzeg. Nie mieli żadnych promów ani łodzi, chociaż Brytyjczycy obiecali zapewnić łodzie do przeprawy. Utknęli więc w miejscu i czekały ich jeszcze inne niespodzianki. Podczas ich pierwszej nocy, w tamtym miejscu. Rozpoczęli przeprawę w gumowych pontonach. Podczas pierwszej przeprawy przeprawiło się 56 żołnierzy, a podczas drugiej 250. Niestety ponieśli też duże straty, ponieważ przeprawiali się w gumowych pontonach, a Niemcy otwierali do nich ogień jak tylko ich zobaczyli. I tutaj mamy ciekawostkę. Radia Polaków działały. Polacy mogli kontaktować się z Anglią, natomiast Brytyjczycy nie mogli. W związku z tym Polacy służyli za przekaźnik między Anglią a generałem Arkertem. Polski żołnierz, bodajże kapitan zwolański, musiał przepływać przez rzekę w nocy, by przekazać komunikaty od generała Arkerta do Polaków i vice versa. W filmie Jeden most za daleko to brytyjski oficer podejmował się tego zadania, co uważam za haniebne. To Polacy wykonywali tę niebezpieczną, brudną i niewygodną robotę, a oni przypisali to Brytyjczykom. Żołnierz po prawej stronie u góry nazywa się Marek Święcicki. I napisał książkę Czerwone Diabły pod Arnhem, która przedstawia dość dokładny opis okiem polskiego żołnierza przydzielonego do brygady spadochronowej. Polecam, jeżeli chcielibyście przeczytać coś na ten temat. To są zdjęcia, z których część już widzieliście. Nie mogę o nich zbyt wiele powiedzieć, ponieważ nie zostały opisane. Kolejne zdjęcia pola bitwy, konsultacji z oficerem REME, Korpusu Królewskich Inżynierów, tzw. Tak zwanych Lisich NOR, w okolicy Driel, które okazały się bardzo przydatne i dopasowane. Tutaj mamy muzeum w Hartenstein, siedziba dowództwa Arkerta. Żołnierze starali się walczyć najlepiej jak się dało. Kiedy rozpoczął się odwrót, Polacy mieli za zadanie osłaniać wycofujących się Brytyjczyków. Polacy wycofali się więc jako ostatni, ochraniając tyły Brytyjczyków. Tutaj widzimy narady z Brytyjczykami. Niestety nie mogę powiedzieć o tym więcej. Na tym zniszczonym pojeździe widać gapę. Nie ma do tych zdjęć opisów po prostu przedstawiają Polaków wykonujących swoje obowiązki. Tu jest generał Sosabowski rozmawiający ze swoimi oficerami. 24 września odbyło się spotkanie w Falburg, gdzie zgromadziło się wielu dowódców. Generał Browning pojawił się w swoim schludnym i czystym mundurze, natomiast generał Sosabowski w brudnym, ponieważ walczył tak jak powinien dobry żołnierz i generał, został przyporządkowany do batalionu Dorset razem z generałem Tomasem. Polakom rozkazano zostać z tyłu i osłaniać odwrót Brytyjczyków. Sami zdecydujcie, czy to było sprawiedliwe. Straty po bitwie. 500 Polaków, 98 oficjalnie zabitych. 11 października Polacy powrócili do Anglii i osiedli w Stamford niedaleko Peterborough. Tutaj widzimy uroczystości ku czci poległych. To są różne zdjęcia przedstawiające Molen w Driel, gdzie stacjonowali Polacy. Tak ten dom wygląda dzisiaj. To jest bardzo ładny obrazek przedstawiający starego sosabowskiego, naprowadzającego brytyjski czołg na niemiecką półciężarówkę. To zdjęcie widzieliśmy wcześniej na filmie. To jest ojciec Hubert Misiuda, kapelan brygady. To zdjęcie trudno zapomnieć. Jego ciało znaleziono około 25 lat temu i dopiero wtedy został pochowany. To jest cmentarz wojenny, w którym jest wydzielona strefa, w której są pochowani Polacy. I to właśnie tutaj rozpoczęła się historia działań mających na celu przypomnienie opinii publicznej o zasługach Polaków. To właśnie w tym miejscu młody dziennikarz Hertian Lasze, słuchając ludzi mówiących o grobach, zwrócił uwagę na groby w rogu cmentarza i zapytał, Czyje są te groby? Na to ktoś odpowiedział, to tylko jacyś Polacy. Nawet nie, to są Polacy, a to tylko jacyś Polacy. Temat ten drążył i Bernhard, książę holenderski, który zaczął mówić, że Polacy nie zostali dobrze potraktowani. Holendrzy uznali, że polacy przelali swoją krew w Holandii, i jak zobaczymy później, Holendrzy odznaczyli polską Brygadę Spadochronową, obecnie noszącą nazwę 6. Brygada Powietrzna Desantowa, orderem Wilhelma, czyli odpowiednikiem Virtuti Militari. Później jeszcze o tym opowiem. Brygada powróciła do Anglii, a potem trafiła do Niemiec. I tak oto doszliśmy do końca tej krótkiej części trzeciej. W części czwartej zajmiemy się bardzo osobistą kwestią, historią generała, jego syna majora i tym, co stało się później.